Może i są ślady od pocisków, ale zobacz, jakich dużych, Marcel. To nie jest jakiś karabin albo Bóg wie co, tylko pociski. Ja sobie pomyślałem o karabinach, a to jest... Porządne pociski, ja nie wiem ile to mogą być średnicy, nie? A wiesz co ludzie mówią? Że Rosjanie jak wjechali do tego, do miasta, nie, tutaj, to ostrzelali sobie ten budynek, bo myśleli, że tutaj ktoś będzie. Tak dla jaj. No wątpię, żeby ktoś używał amunicję po to, żeby sobie wyszczelić, nie? To zależy od taktyki. Nie no, może Amerykanie, którzy mają za dużo wszystkiego. No. To będzie to, Marcel. Oła. Jest tych dziur trochę, nie? O, jest, jest. Co? Nie wiem, ale to jest ochrony się. Jest tam kawałek tego przejścia. Drożna droga. Mieszka, tylko tu jest ten pakowanie jeden, a kurde podobnicna. No mówiłem ci, że firma. Footpack. Skład węgla. Myśmy tam przychodzili węgiel pakować. Dobrze, ten śnieg znika. Ponoć jeszcze obszczelany był budynek szkoły, jedynki, tam gdzie chodziłeś. A to słyszałem. A widziałeś? Jakieś takie ślady jak tutaj, to tak. Są tam? Podobne ślady, ale już teraz nie wiem, czy będą, bo przemalowują ten budynek. Chyba nie zniszczą elewacji. No to nową warstwę dać, nie? Na łodzi. Żeby biblioteka wyglądała nowocześnie. Nie bez sensu, ale nic nie poradzi. Także tylko budynek został ostrzelany od frontu. Ale tu też. Nie? Są dwie, trzy dziury. Jest jedna. Ta nawet wygląda na okrągłą.